Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV. Ja mam na imię Piotrek i dziś pokażę Wam grę Talizman, tylko taką nie tą dużą podstawową wersję, tylko tą mniejszą, która jest dodatkiem do tejże przesławnej gry. Dlaczego ja zająłem się ponownie Talizmanem? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta i zamyka się w czterech liczbach. 1744 to jest liczba komentarzy, które od momentu, kiedy powiedzieliśmy, że nie będziemy zajmować się Talizmanem, do nas spłynęła i były to osoby, które po prostu prosiły nas, żebyśmy zajęli się ponownie tym tematem, tak więc można powiedzieć, że na próbę zajmujemy się tymże malutkim dodatkiem, który zawiera dwa dodatki, czyli są to właśnie tytułowe Krainy Zapomniane, Zapomniane Krainy i Puszka Pandory. Zobaczymy, jak Wam to się spodoba, a jeśli chcielibyście zobaczyć inne dodatki do tej gry, to zapraszam Was do playlisty, która jakiś czas temu została utworzona i znajduje się na głównej stronie naszego kanału. Jakby ktoś nie mógł trafić, to w opisie do tego filmiku znajdziecie również link do tejże playlisty i tam będziecie mieli pojedynki w Talizmana. Tak, są takie recenzje, na przykład Talizmana Batman, czy recenzje dodatków mniejszych, większych wersji komputerowej. Naprawdę macie co tam robić. I skoro już o tym mówimy, to odpowiem również na pytanie, ponieważ wiele osób zadawało pytanie, jaki jest mój ulubiony dodatek do Talizmana. Śpieszę Wam wytłumaczyć, że moim ulubionym dodatkiem jest tenże duży dodatek, mianowicie jest to Kataklizm. Dlaczego? Zobaczcie materiał, w którym się troszkę rozgadałem na temat tego dodatku. Naprawdę kawał świetnej roboty. Ale skoro ja odpowiedziałem, to teraz Wy. Jaki jest Wasz ulubiony duży dodatek i może od razu mały dodatek? To na pewno pomoże to różnym osobom, które szukają dodatków do tejże gry w wybraniu tego, który dla nich będzie najbardziej, najfajniej ulubiony, jeśli można tak powiedzieć. Ale to zróbcie dopiero po zakończeniu oglądania tego materiału. Tymczasem zapraszam Was na materiał, więc herbaty w dłoń i ruszamy w przygodę. Dodatek, jak sami widzicie, gabarytowy duży nie jest, ale zawiera, tak jak już powiedziałem, dwa dodatki. Pierwszy z nich, czyli Puszka Pandory, to ten dodatek, który zawiera trzy alternatywne zakończenia i dodatkową talię, która połączona jest właśnie z tymi zakończeniami. Aby zagrać w Puszkę Pandory, musimy na samym początku wybrać albo wylosować zakończenie, które zmieni nam standardowy układ gry w postaci takiej, że dochodzimy na środek i zabijamy wszystkich czarem rozkaz. Nie, tutaj troszeczkę będzie to wyglądało inaczej. To sami zobaczcie, jak teraz będziemy kończyli grę. I teraz skorzystamy z pomocy, czyli planszy do Talizmana. Tak więc grając w alternatywne zakończenie pod tytułem Ciężka Próba, umieszczamy po jednej karcie na każdym polu w krainie środkowej, a na środku dwie karty. I teraz wchodząc do Doliny Ognia, naszym zadaniem będzie przemieszczanie się po tych polach i odkrywanie poszczególnych kart. Kto odkryje wszystkie karty i przejdzie zadania tam, które się ukrywają, czasami mogą to być dobre rzeczy, ale bardzo rzadko, i ten, który pierwszy raz wejdzie na środek i spełni warunki, które są zapisane w tych dwóch kartach, czyli po prostu przeżyje to spotkanie, wygrywa grę. Drugie zakończenie, czyli polowanie, polega na tym, że jeśli losujemy kartę z talii przygód i nam na przykład nie podpasowała lub chcemy zdobyć kartę z talii nieszczęść, nie bez powodu nazywa się tak ta talia, to w tym momencie odrzucamy tą kartę, którą mielibyśmy pociągnąć i dobieramy sobie jedną kartę z talii nieszczęść, czyli na przykład w tym wypadku, o proszę, smoczek siła 8. Jeśli go pokonamy, zatrzymujemy tę kartę. I teraz pierwsza osoba, która takich kart łącznie będzie posiadała 4 różnych z tejże talii i która dojdzie do poziomu korony władzy, ta zostaje zwycięzcą. Czyli mamy dodatkowy warunek, który musimy spełnić. I na koniec tytułowa Puszka Pandory. Polega na tym, że gracz, który jako pierwszy dojdzie do naszego centrum, losuje 6 kart za po prostu siebie i dodatkowo za każdego innego gracza. I teraz te 6 kart będzie stanowiło coś jako suplement czaru rozkaz, ponieważ na samym początku swojej tury ten gracz będzie rozdawał po jednej karcie każdemu poszukiwaczowi, który jeszcze żyje. No i wszyscy poszukiwacze będą musieli spotkać tę kartę, czyli po prostu zazwyczaj będą musieli z kimś walczyć. I teraz, jeśli działając w ten sposób przed zakończeniem tejże talii poszukiwaczowi, który jest w centrum, uda się wszystkich innych wyeliminować, no to wygrywa. I teraz uwaga, jeśli mu się nie uda, ta talia się wyczerpie, to on ginie, a wygrają kooperacyjnie wszyscy ci inni, którzy nie dotarli do tejże korony. No tak to wygląda. I pewnie interesuje Was ta talia nieszczęść, więc to, co teraz widzicie, to jest fragment tej talii i uwierzcie mi, ona w dużej części zawiera tylko negatywne rzeczy. Plus jeszcze mamy takie dwie wredne rzeczy, mianowicie atlasowy ogr siła 12, upiór tytana 13, czy przyjaciele, którzy nie są naszymi przyjaciółmi, jak na przykład piekielna zmora. Wszystko po prostu nam w tej talii utrudnia rozgrywkę. Pomiędzy dodatkami dodam Wam jeszcze tylko, że dodano takie plastikowe elementy, które możemy sobie założyć na spód naszych figurek, żeby nam się nie myliły czy cokolwiek. No ale jest, dodali, fajnie. Teraz drugi dodatek, czyli Zapomniane Krainy, w skład którego wchodzi kawałeczek planszy, więc już jest fajnie, i dwie dodatkowe talie. Z tym, że teraz będziecie musieli, no żeby w ten dodatek zagrać, będziecie musieli posiadać dwa rozszerzenia, czyli Podziemia i Miasto. Więc kiedy rozłożycie już swoją planszę, następnie położycie Podziemia,
to już w tym momencie możecie kłaść nakładkę, która będzie stanowiła przejście między podziemiami a miastem. Bardzo proszę, tak to będzie wyglądało, czyli pojawiają się nam nowe, alternatywne trasy. I teraz ten element może być standardowym, zwykłym, prostym przejściem pomiędzy dwoma krainami, przez który jeśli będziecie przechodzili, będziecie czerpali karty z Nowej Talii. Jak je rozpatrzycie, pójdziecie sobie po prostu dalej lub ewentualnie będziecie mogli chcieć dostać się do Szczurzej Królowej i tam odbyć z nią pojedynek, albo wpadniecie na pomysł wędrówki do Mrocznego Lorda Widmo i również będziecie się z nim pojedynkowali. Aby to zrobić, będziecie musieli się do nich dostać albo z lewa, albo z prawa i kiedy już wejdziecie na te pola, dociągacie specjalne karty z Talii Tuneli. I teraz dostajecie sobie takie trzy karty i te trzy karty musicie sobie rozpatrzyć, żeby pójść dalej i stoczyć epicki duel właśnie z którąś z tych postaci. Jedna na siłę, druga na moc. Niech was nie zmyli, że Szczura Królowa ma 3, a ten ma mocy 4, ponieważ do tego wszystkiego na samym początku przy przygotowaniu gry są umieszczane tutaj dodatkowe przedmioty, które stanowią również skarby, ale wzmocnienie siły czy mocy tychże postaci. Im tych przedmiotów jest więcej, tym oni moc i siłę mają większą, więc łatwo nie jest. Jeśli ich pokonacie, lądujecie z powrotem w standardowej krainie, czyli na środku planszy, ale do tego wszystkiego będziecie mogli sobie zabrać jedną nagrodę po pokonaniu, a te przedmioty są zazwyczaj dość potężne. No i tyle. Na zakończenie warto byłoby Wam jeszcze powiedzieć, co się kryje w tych taliach tuneli czy talii mostu. I powiem Wam tak, nic dobrego na Was tam nie czeka, ponieważ tam na palcach jednej ręki można policzyć, ponieważ tam znajdują się dosłownie pięć takich pozytywnych elementów. Między innymi na przykład taki styksowy talizman, który teraz Wam przemyka przed oczami. A tenże styksowy talizman jest to po prostu rzecz, która nie pozwoli innym graczom w trakcie, kiedy już Wy będziecie kończyć grę, odzyskiwać zdrowie, więc w ogóle fantastyczna sprawa. Ale czy warto tam się zagłębiać? Warto tam iść? No oczywiście, że tak, ponieważ jeśli pokonamy te takie dwie bestie, które na nas tam czekają, będziemy mogli zdobyć sobie od zwykły, prosty, ciekawy przedmiot. Więc dla kogo to jest dodatek? Dla tych, którzy lubią mieć grę troszkę, która będzie trwała troszkę dłużej, ponieważ wasze postaci będziecie musieli przygotować nieco lepiej i lub ewentualnie macie po prostu duże szczęście, ponieważ no jakieś kompletne pierdoły do tych podziemi schodzić nie mogą, ponieważ to muszą być dobrze wyekwipowane, dobrze funkcjonujące postacie, które już zostały wcześniej gdzieś sobie dokokszone. Tak więc, jeśli czegoś takiego szukacie, to taki dodatek, który będzie stanowił właściwie dwa w jednym, dla Was jest. Mi przynajmniej to się podobało. Czy Wam? Dajcie znać w komentarzach. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!